Październik to miesiąc oszczędzania i z tej właśnie okazji telewizja Master została zaproszona do zespołu szkół w Strzyżewie. Tam już od 15 lat działa Szkolna Kasa Oszczędności. Szkolna Kasa Oszczędności bardzo prężnie działa w naszej szkole. Organizujemy co roku i przystępujemy do konkursu ogólnopolskiego pod hasłem Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO. Osiągamy sukcesy i największym naszym takim sukcesem jest wyróżnienie na szczeblu krajowym, ogólnopolskim. Było to w 2002 roku. Każdego roku można powiedzieć, że otrzymujemy wyróżnienia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i wyróżnienia na szczeblu regionalnym. Jak rozmawiam z niektórymi osobami, a to jeszcze działa, tak, działa właśnie. I postęp idzie tak techniczny, że teraz dzieci mają pozakładane konta bankowe i właśnie mogą sami obserwować, jakim procent rośnie. Z okazji jubileuszu 15-lecia Szkolnej Kasy Oszczędności gościli w szkole przedstawiciele banku PKO. Kwestia nauki oszczędzania propagowana jest przez PKO Bank Polski już od wielu, wielu lat. Teraz idzie to większym rozmachem od czasów rewitalizacji programu w 2012 roku. Możemy zauważyć, że to idzie takim większym pędem. Z zespołem szkół w Strzyżewie, oddział pierwszy w Łukowie PKO Banku Polskiego współpracuje od 15 lat. Współpraca jest bardzo owocna. Uczymy dzieci wraz z paniami, które opiekują się SKO, oszczędzania, pomagamy im w tym, a szczególnie pomaga w tym opiekun, doradca w oddziale, to jest pan Mariusz Krasuski, który już bezpośrednio współpracuje i kontaktuje się ze szkołami. Nasza współpraca ze szkołami polega przede wszystkim na wspieraniu opiekunów SKO. Wspieramy ich w postaci gotowych scenariuszy lekcji, które mogą organizować z uczniami, które są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja osobiście staram się również odwiedzać uczniów, odwiedzać szkoły, promować oszczędzanie, pokazywać im różne rzeczy. Cieszymy się, że są takie efekty, jakie dzisiaj widzimy, że dzieci są bardzo zainteresowane tym tematem. Chciałbym się zwrócić do wszystkich nauczycieli, którzy byliby zainteresowani taką współpracą z naszym oddziałem. Zapraszamy. Do tego programu można się włączyć w każdej chwili. Szkolne kasy oszczędności są otwarte, ja jestem otwarty. Zapraszamy do oddziału pierwszego w Łukowie i chętnie nawiążemy współpracę z każdą szkołą. Konto elektroniczne umożliwia gromadzenie oszczędności dzieciaczków. Fajne jest to, ponieważ polega to na takiej właśnie zabawie. Dzieciaczki mogą sobie sami zakładać własne skarbonki, mogą określać termin, w jakim chcą na daną rzecz, na dany pomysł, na dane marzenie zaoszczędzić. I za to również, tak jak wspominałam, dostają nagrody, odznaki, wobec tego oszczędzanie poprzez zabawę. Obchody 15-lecia SKO uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej. Był też jubileuszowy tort. Podczas spotkania była też okazja, aby zapytać uczniów, czy lubią oszczędzać i na co zbierają pieniądze. Ja zbieram na bycie w Muzeum Wojska Polskiego. A ja zbieram na jakąś wycieczkę. Jeszcze nie wiem. A ile masz już odłożone? Dużo? No nie wiem, mała mi sama zbiera na razie. Od kiedy zbieracie? Ja zbieram.
Ja też, nie, ja od pierwszej klasy. Ja też od pierwszej klasy. I na co są te pieniążki przeznaczane? Dużo ich jest już? To już mam ponad 1000. My wszyscy Państwo również w latach szkolnych, szczególnie w podstawówce, oszczędzaliśmy, mieliśmy książeczki takie papierowe, na których gromadziliśmy każde jakieś tam gdzieś uciułane pieniążki, braliśmy w akcjach, pamiętam, zbierania makulatury, butelki zbieraliśmy, kasztany zbieraliśmy. Jednak to wszystko teraz jest inne, zmienia się, zmieniają się czasy i współczesne SKO, aby zachęciło młodzież, w ogóle przyciągnęło do siebie, musi być inne, musi być aktualne, zgodne z aktualnymi trendami, z mediami społecznościowymi i takie też właśnie jest. Zmienia się, już jest mało papieru, a dużo jest właśnie technologii informacyjnej, dużo jest multimediów. I widać, że dzieci chętnie należą do organizacji, bawią się świetnie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że w ten sposób to się wszystko odbywa. Po prostu trzeba mieć właściwych ludzi. Pani Beata Zarzycka była tą osobą, która pociągnęła całe SKO. Mogę powiedzieć tak, była taką osobą, która, dzięki której później to SKO rozrosło się w innych szkołach gminnych. Szkolna kasa oszczędności to sposób na naukę poprzez dobrą zabawę. W szkole w Strzyżewie wiedzą to od 15 lat. Inne szkoły mogą tylko brać z nich przykład.